Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj w Rewie. Rewa to jest tutaj położona miejscowość nad brzegiem Zatoki Puckiej. Zatoka Pucka tak tutaj wygląda. Ona tak jakby tutaj takim cypelkiem delikatnie zasłonięta od Zatoki Gdańskiej. To jest bardzo spokojnie. Widzimy, nie ma fal na morzu. Wprawdzie też nie ma turystów, już jest poza sezonem, ale tutaj jest naprawdę, proszę zobaczyć, pięknie. A przyjechaliśmy tutaj do kolegi Jerzego Olszewskiego, który tam właśnie widzimy, taka jest restauracja, pokoje. On posiada po prostu tutaj taki ośrodek, co też mogą hodowcy skorzystać. Kolega Jerzy Olszewski w tym roku w Kosakowie miał drugie miejsce z lotu finałowego. Może nie tyle co kolega, a jego gołąb. Popatrzmy jeszcze tutaj, jak to pięknie wygląda. Dzisiaj jest cisza. Jest naprawdę bardzo fajnie. O, sobie zobaczyć możemy to wszystko. To jest wszystko tutaj położone nieopodal Kosakowa. Tak by przyjeżdżając do Kosakowa, możemy sobie tutaj odwiedzić kolegę Jerzego, albo też sobie u niego skorzystać, czy z restauracji, czy też z oferty hotelowej. Za chwilkę pokażemy, jak tutaj wygląda. On tutaj też ma właśnie gołębniki. Kolega Jerzy jeszcze w oddziale tutaj 059 Gdynia Chylonia ma bardzo dobre wyniki. On tam się, widzę, już szwenda przygotowywał, bo żeśmy go poinformowali, że przyjechaliśmy, to mówi, że musi się ogolić, wyperfumować. No garnituru nie ubierze raczej, ale tutaj teraz to wieje pewnie, ale tak, tu jest właśnie, ja przejdę może bliżej, o tak. Nie, to wieje, ale tutaj jest restauracja, te pokoje widzimy. Sala weselna, my sobie wejdziemy tutaj, o, kolega Maciek, bo razem przyjechaliśmy. Pokażemy tutaj jeszcze, jak wygląda ten ośrodek, jak mówię, ktoś by się zdecydował na przyjazd w towarzystwie rodziny, tudzież innych osób towarzyszących, to może tutaj sobie właśnie skorzystać z tej oferty. Tak, właśnie pokażę, to jest boisko jeszcze. No tutaj jest, widzimy, tutaj też właśnie są sala weselna. Sala weselna, także, duża, tu sala bankietowa. Tak, tutaj nieopodal, wszędzie, gdzie popatrzymy, tak, jeden gołębnik, tutaj drugi gołębnik, tam jeszcze też są jakieś, te, ale tam nie gołębniki, tylko tam są te pokoje, właśnie tutaj sala taka chyba bankietowa. Tu jest jeszcze gołębnik, tam są gołębniki, także tutaj hodowca gołębi może spędzić miło czas. Tam mamy też normalne boisko. O. I widzimy, kolega Jerzy przychodzi z dobermanem swoim, tym obronnym psem. Nas witają. Kaszubski, owczarek Kaszubski. Tak, tutaj właśnie są kaszuby, pokazywaliśmy zatokę właśnie. Także witamy i przy okazji, jak już jesteśmy, kolega nam powie właśnie, drugiego gołębia w tym roku miał na WG Kosakowo. Jest to bardzo szczęśliwy z tego powodu. No tak, bo to nagroda finansowa też była. Nagroda finansowa trochę przybyła do kieszeni. Latem już od czwarty chyba sezon u Maćka Wodzika. To jest najwyższa nagroda po 4 latach, ale mieliśmy też wcześniej. 5, 9, głębiej 11. Ale powiedzmy też w oddziale też bardzo wysoko kolega stoi. W też na starym, no też na drugim miejscu. No, typowanych na trzecim miejscu. No i teraz na młodych też idzie bardzo dobrze. Parę razy się też zdarzyło, że miałeś pierwszego gołębia z lotu też, nie? W czołówce. Parę razy, tak. W tym sezonie chyba nawet. W tym sezonie tak, też. Tak, także to bardzo można pogratulować. Gołębniki wasz tu. Gołębniki a powiedziałbyśmy, żeby się zamknął tylko? Się nie zamknął. Lotujesz z których gołębników? Tu jest gołębnik lotowy. Na stare? Na stare. Po prawej, po lewej stronie samce, na środku samiczki. A to? Na młode czy co to jest? A na młode jest tutaj. Tutaj. Bo tutaj jeszcze inne gołębniki masz z tyłu. Gdzie gołębniki z tyłu, tutaj na ogrodzie, aha, przyogrodowej. No i w wolierze tutaj mamy około 20 par. I w hodowli to ci pomaga chyba kolega Dzięgielewski czy nie? Kolega Dzięgielewski jest moim wspólnikiem. Bardzo dobrze się współpracuje już od kilkunastu lat, także dzięki niemu te wyniki również są tutaj. To jest jego też zasługa, że to właśnie te wyniki są takie dobre. To imiennik jeszcze. Imiennik jest. Także to jest Jerzy bardzo dobrze. Koledzy Jerzy Olszewski i Jerzy Dzięgielewski tutaj wspólnie lotują. Także widzimy. I teraz powiedzmy coś może o tych gołębiach. Te gołębie, które masz, to są z jakich gołębi się wywodzą? Ten akurat gołąb, który wygrał, to jest gołąb od kolegi Olesiaka. Samczyk po Oleksiaka? Samcu. Oleksiaka, tak. Po samcu płowym. I po samiczce, takiej ciemnej białolotce, dostałem na prezent od Janusza Szalkowskiego. I to z tych gołębi się wywodzi. To nazwiska same mówią za siebie. Czy to były gołębie jakieś ze wspólnego gołębika odkupione? Nie.
Nie, jeden od Janusza Szelkowskiego dostałem w prezencie, a natomiast od Oleksiaka był ze wspólnego gomnika. Ze wspólnego gomnika? Tak, ze wspólnego gomnika od Maćka Wudzika, tam mam, no, dosyć sporo tych gołębi odkupuję i to ona się sprawdza. Także... Ale oprócz tych gołębi masz jeszcze, bo to mówisz, że masz 20 par właśnie. Oprócz tego mam jeszcze petersy. Ale Gisa Petersa, Norberta nie, Petersa? Franca Petersa. To są gołębie, które sprowadziłem od nieżyjącego już Jurgena Beckera. No i też mam od Maćka Wudzika zdobyły, no, przypomnij Maćku, deklaki. Aha. Jak, Wrzałki. O, Jarka Wrzałki, tak, już pamiętam. Jarek Wrzałka tam miał gołębie i to były Ormasy, właśnie, deklaki i tak. Te tam, on miał Cundika też gołębie właśnie, także to są takie gołębie. No to także gratulujemy, pokażemy może jakiś gołębnik? Pokażę. Pójdziemy zobaczyć. Widzę przeszklone drzwi, żebyś widział, tak co się dzieje. Tu wejdziemy sobie. Aha. No właśnie, o. O, zobaczmy tutaj będzie tablica. Popatrzmy, jak to kolega. Czy to pomysł był twój, czy to kolegi. Częściowo. Na początku tam żeśmy się bawili, a potem. Później się już nie chciało wpisywać. Widzimy tak. Połowy właśnie do tego Oleksiaka. Bo ten od Zbyszka, tak? Widzę z 2017 roku, czyli sprzed dwóch lat. To on teraz lotuje tu normalnie u ciebie też? Nie. On tutaj był lotowany częściowo. Też lotowany? Tak. A odkupiony ze wspólnego gomnika. Udało ci się go zostawić tutaj. Został. Tak, się oblatał. O. No nie miał daleko aż tak, nie? Tu są samiczki, ta ciemna związiotanie, to jest od kolegi. I to po tych dwóch gołębiach właśnie jest ten gołąb, który zdobył tutaj drugie miejsce. Ja widzę, karmiki mają na razie puste, to pory karmienia mają jak? Pory karmienia rano i wieczorem. Rano i wieczorem. Teraz nie wypuszczasz ich chyba, co? Teraz nie wypuszczasz. Nie, to w trakcie piórzenia, także teraz gąbków nie wypuszcza. I to jest reszta tamtej. W pomnikach też mają jakiś dodatek do wody, widzę, bo tak lekko zabarwione. Co to jest? Elektrolyt, miód, czy to jest? W tej chwili witaminy. No. Takie specjalne napierzenie, Tauber Gold. To cała drużyna twoja lotowa starszych gołębi, ile liczy tych dorosłych? No 60? To około 67 sztuk. 67 sztuk. A młodych ile miałeś w tym roku? A młodych jest 56. Pójdziemy zaraz zobaczyć. A jeszcze zadam pytanie, że jak już jesteśmy w tych gołębiach dorosłych, nimi w tym roku powtórzmy jeszcze, jakie te wyniki zrobić, bo tam pies nam trochę przeszkadzał. Jakie w tym to były... roku mamy drugie miejsce w typowanych, trzecie miejsce w typowanych i drugie w siadających. Mhm. Tak, patrzę jeszcze tak jedną rzecz, bo te takie z delikatnym, to są Jurgena Beckera właśnie, te? Tak, ten tak, połowy? Tak. No, takie przypomnienie chyba w Andres Polu spotkaliśmy, te gołębie też u kolegi. No. I też nam powiem, tego, co robi... w tym roku też nam powiem ciekawe gołębie od Piotra Rąbcy po Engelsach. No i tam też się sprawdzają. Aha. Piotr Rąbca, oddział 060, Gdynia Sopot. Także ten, a teraz tu przejdziemy do gołębnika z gołębiami młodymi. Młodych. Nie za duży, taki przystosowany na 60 sztuk. A to jest świeże powietrze. To jest najważniejsza rzecz. Siodełka tutaj ładnie zrobione. Na pewno się nie przegrzeje, wszystko na biało. Wymalowane ładnie. No. Tak, a na biało też jak mam kur, to jest bardzo fajnie, muchy takie chcą siadać mocno. W tym roku nas nie dopadło, także... To właśnie Maciek mówi, że w tym roku o dziwo był bardzo właśnie fajny sezon, jeżeli chodzi o chorobę młodych. Znaczy to jest tak, mówię, że to odpowiednie środki używania jasne, to mówię, to tak jest, że nie zaatakuje, a jak zaatakuje, to mamy bardzo... Mamy jeszcze jeden lotny młody, być może jeszcze będzie dodatkowy na 400 na Niemcy. I na młode, przypomnijmy, wynik jaki masz teraz na razie? W tej chwili jesteśmy na 5. miejscu w oddziale, chyba na 3. miejscu w sekcji. O, czyli gratulujemy. Także tak widzimy, wygląda hodowla i gołębniki lotowe kolegi Jerzego. Tutaj odjeżdżając od kolegi Jerzego, nie możemy też jeszcze zapytać go właśnie tutaj o to, czy jakie tutaj są takie ceny, że jakbyście przyjechali hodowcy z rodzinami, czy tutaj idzie jakoś spędzić czas, czy to po prostu trzeba cały rok oszczędzać, żeby tutaj po prostu spędzić ten dzień, dwa. Ceny są bardzo przystępne dla hodowców, zawsze będzie jakiś rabacik. W tym okresie między młodym lotem a starym lotem, a młodym jest okres 2 tygodni. Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników. Ale teraz też masz czynny. Teraz mam też, cały rok mam czynny, to pokażmy ale w jeszcze... tym okresie najwięcej hodowców przyjeżdża. Przyjeżdżają mi koledzy z Suwałki, z Ełku i z Białegostoku i z Warszawy, Polski. Także zapraszamy. To pokażmy się tak, czy tutaj hotele są pokoje, właśnie pokoje. Są gołąbki, także... Ale tutaj mamy też jeszcze te inne... Te domki też można wynająć? Te domki też można wynająć, jest grill, jest gdzie usiąść, jest co wypić. Czy zwierzęta można przywozić z sobą? Zwierzęta jak najbardziej są mile widziane. Pieski, kotki, papuszki. A ten tutaj malutki goni pewnie. A ten malutki to jest podkarański pies tutaj, nasz przyczynicki. Tak, właśnie. Tak, właśnie widać góry tutaj w okolicy. Pasterski jeden.
jedna matka czterech ojców. Dobrze. Tak. Oj, popatrzmy, boisko też tam wam to już pokazywaliśmy. Także tak, naprawdę tutaj można przyjechać, a może widzieliśmy, jest dosłownie rzut beretem, przejście przez jezdnię praktycznie. Także wszystkich zapraszamy. Bolecki zapraszamy. Do zobaczenia, dobry lot.